Siema, jestem Faga i wiem, miało już nie być filmów, ale jak to ja, wiadomo, zawsze wracam, jestem człowiekiem jak Joker, nie? No, ale ogólnie zobaczyłem pierwsze dwa odcinki drugiego sezonu Blue Locka i trochę mnie wewnętrznie rozsadza. Także, jak wiadomo, pierwszy sezon odniósł ogromny sukces, ba, nawet dla mnie stał się jednym z najlepszych anime, zwłaszcza spośród tych sportowych anime, gdzie przecież nie brakuje mocnych konkurentów, na przykład Haikyuu czy Kuroko no Basket. Dodatkowo jest to też w sumie nieliczne anime, które zachęciło mnie do przeczytania mangi, gdzie zazwyczaj tego nie robię, ponieważ nie lubię sobie spoilerować przyszłościowych wydarzeń w fabule. I jasne, w pierwszym sezonie zdarzały się strasznie słabo wyglądające animacje podczas meczu, zwłaszcza na przykład jakieś animacje biegania czy coś. Jednak dało się to jakoś przeżyć, bo finalnie nasza uwaga i tak nie była na tym aż tak mocno skupiona. Natomiast to, co zobaczyłem w drugim odcinku drugiego sezonu, ja pierdolę, to jest po prostu dramat. Nie chcę wnikać w to, jaki tam był budżet na animację podczas jakby tych wszystkich akcji i tak dalej na ten sezon, ale na Boga, jak można zrobić coś, co wygląda gorzej od pierwszego sezonu? I o tyle, ile te kluczowe zagrania są w ciekawy sposób podbite dużą ilością efektów i kolorów, to tyle cała reszta wygląda po prostu beznadziejnie. No i w internecie odbiło się to bardzo dużym echem, ponieważ ludzie zaczęli się śmiać z Blue Locka, nazywając drugi sezon pęgielokiem. I trochę się nie dziwię, bo tak to po prostu wygląda. No to tak jakbyś tam mnie po prostu wjebał, nie? Tak to właśnie wygląda, to jest... No nie wygląda dobrze, jakby, come on. I wiecie, kojarzycie, jak na przykład ludzie często gdzieś na YouTubie czy coś robią swoje fanowskie edity i animacje, używając do tego na przykład właśnie obrazków z mangi, co nie? I właśnie tak samo dla mnie wyglądają te animacje w drugim sezonie Blue Locka. I można sobie zadawać pytanie, co poszło nie tak? No, niestety wszystko. Zresztą wszystko właśnie gdzieś tam tu jakieś przebitki pewnie widzicie, czy coś, może wkleję, jak mi się będzie chciało w montażu, jak nie to... To XD i tak muszę uważać na prawa autorskie, więc wiadomo. No, ale takim głównym problemem tych animacji jest to, że przez te animacje Blue Lock traci trochę taki swój vibe, który wypracował w pierwszym sezonie. I szczerze właśnie wolę już widzieć te słabe jakości animacje, niż te takie naszprycowane efektami gówno, przypominające typowe edity z TikToka. Też nie wiem, czy tylko ja mam taki problem, albo czy ja tylko miałem taki problem po obejrzeniu właśnie tego drugiego odcinka, miałem wrażenie, że oglądam coś zupełnie innego. Jakby to już nie był Blue Lock, tylko jakieś, nie wiem, inne anime czy coś. Niby postacie te same, ale sposób, w jaki zrobiono animacje z meczów, zdobywania bramek, akcji i tak dalej, no to po prostu nie jest już to samo i mam nadzieję, że to się poprawi. Wiadomo, to jest dopiero drugi odcinek, nie? Ale czy oni tak nagle jakoś to zmienią, no trochę w to kurde wątpię, nie? Czy dalej będę oglądał i śledził Blue Locka? No pewnie tak. Chociaż nie ukrywam, że jeśli kolejne odcinki będą wyglądały w ten sam sposób, a ty? Co sądzisz o poziomie animacji z drugiego sezonu? Daj znać w komentarzu, a my być może widzimy się w kolejnym materiale. Zobaczymy. Trzymajcie się. Bye!